Siemaneczko widzowie, witam was o poranku, nie wiem która godzina jest, 5 albo 4:30, pozdrawiam cię Martuńka, mam nadzieję, że cała i zdrowa wrócisz, oczywiście gdzie ja jestem, przy żubrze, no bo gdzież indziej ja bym mógł być, o, naprawdę kurde już żubr powinien zacząć mi spłacić za reklamowanie tego żubra, cóż mogę powiedzieć. Wracamy do domu, no zaraz będzie śniadanko, oczywiście, no ja mam nadzieję, że w końcu się odpalę, bo już kurwa, dosyć kurwa tego kurwa nie nagrywania live'ów, więc myślę, że się odpalę w końcu. Nie wiem, czy dziś albo jutro, raczej jutro prawdopodobnie, ponieważ pewnie dzisiaj kurwa major będzie nagrywał, więc ja nie chcę mu tam wchodzić, jak to się mówi, w jego kalosze, niech pewnie będzie nagrywał. No, fajnie to wygląda z ranka. Słonko już wstaje. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, jakie plany na dzisiaj? No, mam nadzieję, że się dzisiaj odpalę. Chociaż nie wiem, bo już, no już znowu prawie wszystko w porządku. Prawie robi dużą różnicę. No zobaczcie. To jest znak. Ojciec goni syna. Tylko po co on go goni? Tutaj tej pani to nie będę reklamował. No, także słuchajcie, no wszystko wraca do normy, powolutku, wszystko wraca do normy. Pozdrawiam cię Martunia, mam nadzieję, że wrócisz cała i zdrowa, że się do mnie odezwiesz. Także Martunia, pozdrawiam cię. A tu kurwa znaków nastawiali. No, także dużo nie mam do powiedzenia za bardzo, nie, bo no trochę jestem już kurwa wymęczony tą chorobą, to jest kurwa miesiąc już kurwa ponad miesiąc i naprawdę nie jest mi wesoło, także ciężko mi, o, tu mnie chrzcili w tym kościele, tu byłem chrzczony, także nie mam za dużo do powiedzenia, słuchajcie, nie. Już nie będę się powtarzał z Mario. Mario się rozliczył, także nie będę się powtarzał. No, cóż jeszcze mogę powiedzieć ciekawego? Na razie, no, ciężko jest mi się skupić w ogóle nad rozmową, wiecie, słuchajcie, naprawdę jest mi ciężko się skupić. Ciężko, cholernie, dlatego, kurde, nie robię tych live'ów, nie? Nawet ten pieprzony live, kurwa, to jest mi ciężko zrobić, dlatego go nie robię, bo po prostu ciężko mi wysiedzieć. Mogę popisać z wami, o, pozdrawiam, bo znowu zeszytu nie wziąłem, pozdrawiam chłopaków, z którymi pisałem wczoraj na Facebooku. No i cóż jeszcze mogę dodać, nie wiem, nie mam pomysłu, słuchajcie, ledwo łażę, ale łażę, najważniejsze, że chodzę. No, wrócę na boisko, to wam obiecuję, to na 100% wrócę na boisko, obiecuję wam to. To jest lampa, to nie księżyc. Dobra, zawsze z ubawem. Także Martunia, wracaj cała i zdrowa. No i jakoś obiecuję ci, że jakoś się spotkamy. Pozdrawiam, mówię też, no nie wiem, no kurde, pozdrawiam wszystkich, z którymi wczoraj pisałem, no. Przez chwilę, no. Bo tak na raty, kurde, siadam do Facebooka, nie? To na raty siadam, bo kurde, mi za ciężko jest mi siedzieć jeszcze, kurde, tak normalnie, żebym się zasiedział na godzinę czy na dwie, to wtedy, no może dzisiaj się odpalę, no zobaczymy, no, to wszystko zależy, bo widzicie, tak jak mówiłem wcześniej, z tą nogą to jest tak, przez cały dzień to jeszcze tam da się przeżyć, jak chodzę, no to da się przeżyć, natomiast jak się zasiedzę, albo najgorszy to jest wieczór, najgorszy to jest, słuchajcie, wieczór i poranek, jak wstaję z łóżka.
No, natomiast co do lekarza, bo tam rozmawialiśmy wczoraj z widzami, rozmawiałem, nie, bo nie z jednym, tylko z kilkoma, to po prostu, no ja nie pójdę do lekarza, ja jestem uparty i nie pójdę i nigdzie nie będę szedł i koniec. Niech to potrwa tydzień dłużej, ale i tak się wyliżę, jak to się mówi, nie? Właśnie idziemy naszą dzielnicą wspaniałą. Także mówię wam, no spróbuję, może dzisiaj się uda. Może dzisiaj się uda, kurde, mi odpalić, może. Zobaczę, spróbuję posiedzieć trochę, kurde, zaraz usiądę do kompa. Zobaczymy, jak to będzie, bo już coraz lepiej jest, już nie ma tragedii, tak jakbym powiedział. No, także jeszcze raz pozdrawiam was, przepraszam was przede wszystkim, przepraszam was przede wszystkim, przepraszam za to, że tak długo nie było live'a i w ogóle nie, bo wiem, że lubicie po mnie pojeździć, nie, za co nie, wcale się nie obrażam nawet, nie, wręcz, nawet lubię, jak pojeździcie po mnie. No i cóż, nic więcej ciekawego nie ma do powiedzenia. Spotkałem kolegę teraz właśnie przy żubrze. Oczywiście wypiłem żubra, to od razu się przyznaję. No i co? Śniadanko, potem obiad. Może coś nagotujemy dzisiaj, ale wątpię, bo jeżeli mam gotować, to znowu nie zrobię live'a, bo ja się nie rozdwoję po prostu, nie rozdwoję się. Albo gotowanie, albo live. Więc myślę, może postawię jednak na live'a, no. Spróbuję zaraz rano, teraz zajdę na kompa, to kurde, to zobaczę. Posiedzę chwilę, zobaczymy, jak to będzie. Jak będzie wszystko w porządku, jak mi aż tak noga mocno nie będzie boleć, to. Bo to najgorzej w pozycji siedzącej, kurde, jest, nie? Nie wiem czemu. Jak się chodzi, to jest fajnie. A jak się siedzi w stałej pozycji, tak bym to nazwał, to kurde, to jest o wiele gorzej, nie? No, ale myślę, że mi się dzisiaj uda, no. Albo jutro, bo mówię, prawdopodobnie pewnie dzisiaj major będzie, kurde, nakręcał live'a, to ja nie chcę mu wchodzić w paradę. No, niech on robi swoje, ja będę robił swoje i koniec. A jaki poranek? Zimny, kurde, jestem już teraz chodzę w długich spodniach. Już krótkie portki się skończyły. Chodzę w długich spodniach. W długich spodniach, w bluzie i w kurtce z rana. I naprawdę w ręce zimno jest cholernie. Teraz trzymam ten telefon, to kurwa, troszkę rączki mi zimne są. O tak bym powiedział. Także jeszcze raz też powtarzam, Martunie, wracaj. Odezwij się do mnie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo czekam na ten moment, kiedy się spotkamy. No, nie wiem, jak my to zrobimy, nie mam zielonego pojęcia, bo jednak jest to duża odległość między tobą a mną, ale cię pozdrawiam bardzo i bardzo ci dziękuję za to wszystko, co zrobiłaś dla mnie. No, noś te kolczyki dumnie. Dumnie noś. A ja jeszcze ci wyślę zdjęcie w obramówce. Tylko kurde. Przepraszam. Tylko nie wiem, czy się to szkło nie pobije, bo będzie zdjęcie oszklone. No, gdzie będziesz mogła sobie powiesić? Jak gdzieś na ścianie. Będziesz miała jako jedyna będziesz miała te zdjęcie Meksikano, czyli Jarka, albo Czarnego, jak tam wolisz. No i cóż mogę powiedzieć, no poranek zimny, chłodny, słońce wstaje, ja wstałem, to i słońce wstaje, jak zawsze zresztą. Kto wstaje pierwszy? Ja! Słońce po mnie. No, tak, trochę zwariowany jestem, nie wiem. Nie wiem, jeżeli
Nie będzie gotowania, to spróbuję, kurde. Ale nie, no coś bym, kurde, negotował, no. Kurde, no nie wiem, no. Coś wykombinuję, coś prostego i łatwego. I taniego przede wszystkim. To jest najważniejsze, żeby było proste, łatwe i tanie. Zrobiłem dobre danie. O, znowu zrymowałem. Zrobiłem dobre danie jedno. Kurde, naprawdę te polędwiczki, to naprawdę to jest już wyższa półka. One naprawdę są, kurde, cholernie smaczne. Naprawdę proponuję wam, żebyście spróbowali to zrobić. No, są, kurde, boskie są. Boskie jedzenie, kurde, boskie. Tylko że na słodko, niestety. No, nie każdy lubi. Wiem, że nie każdy lubi. No, także, no cóż mogę powiedzieć? Trzymajcie się i trzymajcie za mnie kciuki, a na pewno ja się jakoś odpalę. Dzisiaj może nie, bo mówię, nie chcę wchodzić w paradę dla majora, jeszcze raz to powtarzam. No jutro myślę, że już tak. No, tak jak zawsze był poniedziałek i zawsze się w poniedziałek odpalałem. No, poniedziałek, środa, piątek, niedziela. Poniedziałek, środa, piątek, niedziela. O, tak o będzie. Tak jak było wcześniej. Myślę, że już dam radę. Myślę, że już się uda. Także mówię. Ja trzymam za was kciuki i pozdrawiam naprawdę was wszystkich. No, tylko że jeszcze tam mam pozdrowienia wypisane, ale nie mam zeszytu ze sobą. No, także nie. A spamiętać nie spamiętam. Także widzicie, jak to wygląda. Nasz Meksyk. To jest nasz Meksyk właśnie. To jest nasz Meksyk. No, dzielnica jak dzielnica, no. Misiek oczywiście będzie ze mną. Misiek będzie ze mną. Także on musi być, nie? A ja się już do niego tak przyzwyczaiłem, jak do kumpla. Siedzi sobie u mnie na krześle i kurde, i wcale mi on nie przeszkadza, powiem wam szczerze. Chyba się cofam w rozwoju, kurde, bo jak małe dziecko się zachowuje. No, stary chłop, żeby miśka trzymał takiego dużego, no. No ale to nic, no, trudno. Trudno. Polubiłem go, kurde, powiem wam szczerze, polubiłem go. Wystąpił na kilku filmach i polubiłem go i mam zamiar dalej kontynuować razem z Miśkiem pracę. Także trzymajcie się jeszcze raz. Nie chcę tutaj zanudzać. Będzie może dzisiaj. Oni nie mają bulldoga, mają owczarkę niemieckiego. Także myślę, że coś dzisiaj jeszcze nagramy i coś jeszcze dzisiaj wymyślimy. I jak zawsze z poranka, słuchajcie, pozdrawiam was wszystkich i trzymanko. Trzymajcie kciuki za mnie, a ja za was będę trzymał też. Siemka.